Witam z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę elektrycznie. Mianowicie, jak pamiętacie z ostatniej zapowiedzi, kupiłem panel LED-owy. Panel LED-owy wygląda tak i mam zamiar go podłączyć. I tu moja uwaga, ten odcinek nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich. Nie bawcie się prądem, bo was kopnie. Poproście tatę, wuja, dziadka, niech wam pomogą, jeżeli chcecie coś takiego zbudować. A ja będę próbował zbudować, można powiedzieć, taki ekspozytor, który będzie podświetlany. Znaczy tak, głównym celem, dlaczego to robię, to jest to, że chciałbym mieć podświetlany dół. Dlatego, że na przykład modele lotnicze, jak zauważacie, często one jak gdyby, światło pada z góry, nie są dobrze wyeksponowane. Taki pomysł. Coś jak stół bezcieniowy, to jest taka płachta, gdzie się podświetla od spodu, a tutaj mamy taki kaseton. On może również służyć jako ekspozycja dla waszego nowego modelu. Przychodzą znajomi, chcecie się pochwalić. Wiadomo, jeżeli zobaczą coś takiego, coś co będzie świecić, to zrobi to na pewno na nich większe wrażenie niż po prostu kolejny model na półce. Więc coś takiego jest bardzo fajne, moim zdaniem. I spróbujemy to zrobić. W sklepie za złoty 50 kupiłem dwa kable, znaczy przyda nam się jeden kabel w zasadzie. Będzie potrzebna nam jeszcze kostka i będą nam potrzebne takie obcinaczki oraz będzie nam potrzebny jeszcze jakiś śrubokręt albo wkrętak lub też bardzo ostry nóż, którym wykręcimy ten. Nie, no żartuję, oczywiście zrobimy to przy pomocy śrubokrętu, tylko muszę go najpierw znaleźć. Ok, zaczynamy. Tak jak powiedziałem, odcinek przeznaczony dla osób już starszych, także jeżeli chcecie coś takiego zrobić, koszt całego przedsięwzięcia nie jest duży, bo taki panel to jest około 30 zł, plus do tego kabel złoty 50 zł. Dlaczego taki, a nie inny? Ponieważ akurat no, był pod ręką. Tak, był pod ręką, więc postanowiłem go kupić w tanim sklepie. Oczywiście nie oszukujmy się, jakość tego kabla jest, powiedzmy, przeciętna albo strasznie słaba. Można też kupić taki kabel z włącznikiem, szukałem dzisiaj, po prostu taki jak od lampki mamy, tak, taki na przewodzie. Tutaj mamy, tu mamy takie pstrykadełko, ale nie udało mi się tego nigdzie wypatrzeć, więc dlatego postanowiłem użyć tego kabla. Tutaj rozwijamy troszeczkę bardziej, obcinamy, tutaj będziemy musieli to też obciąć. Do tego celu możemy użyć tego bardzo ostrego noża, który kosztował mi też złoty 50 zł. Takie rzeczy można znaleźć w Bydgoszczy. Ktoś się pytał, to w Bydgoszczy. Okej. Ściągnąłem izolację. Zobaczcie, to jest śmiechu warte po prostu ten kabel, nie? Jeżeli on zadziała, to będzie duży sukces. I ściągam izolację z drugiej strony. Z drugiej strony trzeba spodziewać się po czymś, co kosztuje złoty 50 zł. Tu mam kostkę. Kosztowała 5 zł i ona, kupiłem ją w Leroy Merlin. Leroy. Czy coś takiego. Ok. Więc odcinamy sobie. Potrzebujemy tylko tyle. Dobra. Tego nie obcinam. I teraz tak, z jednej i z drugiej strony. To muszę podłączyć tu, to muszę podłączyć tu. Dobra, zaraz to zrobię, żeby tutaj nie marnować czasu. Ok, całość została połączona. Zajęło mi to chwilkę, no może nie wygląda to jakoś super profesjonalnie, ale jest to bezpieczne podłączenie. I uwaga, test! I zje wybuchło. Dobra, ok. Panel działa. Jak widzicie, świeci tutaj po całości, także jest ok. Jak teraz model będzie wyglądał na tym? Bardzo ciekawe pytanie. Jak będzie wyglądał na tym model? Hmm.
Mamy tu jakiś model. Możemy go położyć. Czy w tym momencie to tak widzicie? Widzicie. Widzicie po prostu odbicie modelu, bo jak gdyby światło, które pada od dołu, jest zbyt duże, ale starałem się pokazać, jak to będzie wyglądać. Nadal jest to zbyt, moim zdaniem, duże, ale postaram się Wam to pokazać troszeczkę pod innym kątem. Coś takiego, czyli wchodzicie do pokoju i macie świecący kafelek, tak jak w utworze Michaela Jacksona, to on sobie tam gdzieś szedł i macie coś takiego. No, powiem Wam szczerze, że wchodząc do pokoju, gdzie tylko na przykład to jest zaświecone, wygląda to obłędnie. Także polecam ten sposób ekspozycji modelu, a ja wykorzystam to też również do zdjęć, bo faktycznie widzę, że tutaj dół jest idealnie podświetlony. Wystarczą teraz tutaj z boku jeszcze jedna lampka z drugiej strony, jeszcze jedna lampka z góry, jeszcze jedna lampka i naprawdę będzie to wyglądać bardzo, bardzo fajnie. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam spodobał się ten odcinek elektryczno-modelarski, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Obiecuję, że będzie więcej takich różnych dziwnych odcinków. O, w tym momencie tutaj mamy większe światełko, także to bardziej to wszystko wygląda, bardziej lepiej to wygląda. Można powiedzieć, że wygląda tak jak w rzeczywistości, ponieważ tutaj wiadomo, że to jest kamerą rejestrowane, to kamera reaguje na ten tutaj kwadrat, który bardzo mocno świeci. Ok. I do zobaczenia w następnym odcinku.